Dzień dobry. Był to dla nas bardzo trudny mecz. Wiedzieliśmy, że jakościowo zespół Pogoni nie jest tak słabym zespołem, jakby wskazywało na to miejsce, ponieważ ma wiele indywidualności w swoim składzie. I wiedzieliśmy, że będzie to dla nas bardzo trudny mecz. Początek od razu pokazał, że nie będzie tutaj łatwo. Natomiast po pierwszych 20 minutach trochę okrzepliśmy. Udało nam się zdobyć bramkę i do przerwy już praktycznie nic się w tym meczu poza stałymi fragmentami nie działo. W drugiej połowie wiedzieliśmy, że będziemy musieli się bronić, bo Pogoń na pewno zaatakuje i tak się stało. Była blisko wyrównania meczu, natomiast świetnie spisywał się w bramce Łukasz Kszczuk, który obronił karnego. No i udało nam się utrzymać ten wynik do końca i z tego bardzo się cieszymy. I chciałbym swoim zawodnikom pogratulować ogromnej determinacji, bo myślę, że to był czynnik, który zadecydował o tym, że odnieśliśmy zwycięstwo, że po prostu byliśmy bardziej zdeterminowani od gospodarzy do tego, aby odnieść zwycięstwo w tym meczu. Dziękuję. Na pewno gratulacje dla drużyny gości. Mecz, myślę, dobrze zaczęliśmy. To myśmy byli stroną dominującą, jednak to, co wiedzieliśmy o Skrzeży, jest to zespół, którego największym atutem jest właśnie jak funkcjonują jako drużyna na boisku. Cechy wolicjonalne. Popełniliśmy prosty błąd przy bramce. No i gdzieś w tej pierwszej połowie ta nasza gra zaczęła się rwać. W drugiej połowie znowu ruszyliśmy, mieliśmy sytuację, rzut karny, świetna sytuacja po stałym fragmencie gry głową, gdzie bramkarz gości zbił piłkę nad poprzeczkę. No i niestety nie udało nam się doprowadzić do wyrównania. Sytuacja w tym momencie na pewno dla nas w tabeli jest bardzo, bardzo ciężka. Jednak musimy dalej jako drużyna razem walczyć. No i starać się odmieniać to w kolejnych meczach.